Jak bym podsumował? Myślę, że ostatnia runda rozstrzygnie zdobywcę pucharu w 100%, bo warunki są dość zmienne, więc duże znaczenie będzie miała też taktyka, nie tylko sama technika jazdy. Więc myślę, że nie tylko samym ściganiem dzisiaj będzie się zwyciężało. A jak tor? Bo słyszałem, że było ślisko. Było ślisko, jak najbardziej. Testowaliśmy różne opony, różne ciśnienia. Nie obyło się również bez przygód, ale na szczęście wszystko bezpiecznie i udało się dotrzeć w całości do depo. No to co się wczoraj wydarzyło, mógłbyś opowiedzieć? No, wczoraj nawet udało Wam się nagrać kawałeczek upadku na wejściu na prostą startową, na tak zwanej patelni. Tor był akurat przesychający, więc dość niebezpieczne sytuacje nadarzają się, gdy wyjeżdżamy z wilgotnego na suche. Dlatego szczególnie dzisiaj w kwalifikacjach, gdy będzie tor przesychał, trzeba będzie uważać i obrać sobie taką odpowiednią nitkę i taktykę do przejazdu tych kwalifikacji. A Ty już masz swoją taktykę? Myślę, że tak. I są jakieś pomysły, ale poczekamy jeszcze na ostatnią chwilę z decyzjami, na jakich ustawieniach wyjedziemy. Z czego jestem dumny? Myślę, że z osiągnięć, jakie mi się udało, że tak powiem, uzyskać w całym sezonie. To jest mój pierwszy taki pełny sezon, który przejechałem w pucharze Pitbike. I oczywiście zebrałem sporo doświadczeń, które myślę, że zaowocują w nadchodzącym przyszłym sezonie.